Przygotowanie nasion do siewu. Przygotowanie nasion do siewu jest jednym z najważniejszych kroków w uprawie silnych i zdrowych roślin. Czas dojrzewania plonu i jego wskaźniki ilościowe zależą bezpośrednio od jakości materiału siewnego. Niektóre nasiona łatwo i bez problemów kiełkują, inne muszą być przygotowane bezbłędnie, a im dokładniej przygotujemy nasiona, tym wyższe będzie kiełkowanie. Należy od razu zauważyć, że powinniśmy siać świeże nasiona. W przypadku każdego gatunku rośliny kiełkowanie różni się i wynosi od roku do 5 lat. I tak astry zachowują żywotność tylko przez jeden rok, ale rudbeckia przez wszystkie 5 lat. Oczywiste jest, że kiełkowanie zależy również od warunków, w jakich przechowywany jest materiał siewny. Schoki temperatury i wilgotność zmniejszają zdolność kiełkowania z każdym kolejnym rokiem. W związku z tym lepiej jest używać świeżych nasion do siewu. To prawda, że są wyjątki. Na przykład w przypadku ogórków najlepsze wyniki obserwuje się przy siewie 2-3-letnich nasion. Wynika to z faktu, że krzewy ogórka wykiełkowane z jednorocznych nasion zwykle tworzą dużą liczbę kwiatów męskich, są to tak zwane kwiaty jałowe, w wyniku czego plon spada. Świeże nasiona, które zbierzemy, w większości upraw ogrodniczych i kwiatowych mają niską zdolność kiełkowania, wymagają dojrzałości pożniwnej. Czas trwania procesu suszenia zależy od odmiany i gatunku. Główną zasadą przechowywania nasion jest niski wskaźnik wilgotności, od którego zależą procesy oddychania. Im bardziej suche nasiona, tym bardziej zmniejsza się oddychanie. Jeśli próg wilgotności krytycznej zostanie przekroczony, intensywność oddychania gwałtownie wzrośnie. W rezultacie nasiona obudzą się i wykiełkują lub zgniją i umrą. Dlatego przy wstępnej obróbce nasion należy wziąć pod uwagę warunki niezbędne do kiełkowania nasion, czyli ciepło, wilgotność i ilość tlenu. Przygotowanie nasion do siewu obejmuje kilka kolejnych etapów, które omówię w kolejnych dniach. A będzie mowa o kalibracji nasion, czyli segregowaniu ich według wielkości, moczeniu nasion, dezynfekcji ich, zaprawianiu nasion, ogrzewaniu w gorącej wodzie, suchym podgrzewaniu nasion oraz o hartowaniu nasion, które będziemy siać. Zapraszam i życzę powodzenia.